Witajcie na kanale WinHager.pl. Nazywam się Justyn Nowakowski i dzisiaj chcę podzielić się z Wami historią i innowacjami, które sprawiły, że nasza firma jest jednym z liderów na rynku grzewczym. Porozmawiamy o kotle na zgazowanie z rębki oraz pelletu. Domyślacie się pewnie, o który kocioł chodzi. Tak, dokładnie, będziemy rozmawiać o kotle Purowi. Dotarliśmy do miejscowości Bóg w województwie wielkopolskim. Ze mną jest Robert Rogosz z firmy Rynek Pelety. Cześć, dzień dobry. Cześć. Robert stoi za inwestycją, którą tutaj wykonaliśmy. Robert, co tutaj się wydarzyło? Co tutaj zamontowaliście? Jesteśmy w super miejscu, bo to jest tartak, a tartak ma jakby naturalne paliwo, które można spalić lub zgazować w tym przypadku. I udało się sprzedać bardzo fajny kocioł Winhagera, Purowin, który tak naprawdę jeszcze nie ma odpowiednika u konkurencji. Myślę, że pan Błażej wszystko o tym już opowie. Niemniej jednak jest to bardzo fajna inwestycja. Kociołek, który ma 60 kW, obsługuje całe ogrzewanie biurowca, obsługuje ogrzewanie suszarni i hal produkcyjnych. Myślę, że to będzie bardzo fajna wycieczka po tym zakładzie. Okej, to co, może idziemy w takim razie przejść się po zakładzie? Idziemy. Robert, zanim pójdziemy do kotłowni, może pokażemy, jak wygląda zbiornik na zrębkę tutaj w tym tartaku. Bardzo ciekawa konstrukcja, którą właściciele wykorzystali. Kiedyś tutaj było składowisko na węgiel lub na opał drewniany. Ponieważ zrębka jest dość mokra, ma 40% wilgotności, ona jest częściowo suszona na zewnątrz, trochę, żeby powietrze wymienić w tym magazynie, jest zainstalowany kaloryfer, który trochę to powietrze zmienia i w związku z tym ucieka trochę tej tam wilgoci i to, co się dostaje na kocioł, już ma tą wilgotność, którą akceptujemy, czyli około 35%. Dokładnie. Klient zautomatyzował tak naprawdę podawanie paliwa, bo kiedyś musiał ręcznie wrzucać do kotła, tak jak wspomniał, by tutaj kocioł zasypowy, a dzisiaj podjeżdża koparką, ładowarką, wrzuca zrębkę i zapomina o wszystkim. Tak jest, praktycznie jest to bezobsługowe. Raz na jakiś czas musi przyjechać ładowarką, wsypać tutaj łyżkę czy dwie zrębki. Po wielu perturbacjach, po pokazaniu zbiornika na zewnątrz, w końcu jesteśmy w kotłowni. Możesz tutaj opowiedzieć coś o tej kotłowni, Robert? Tak, jesteśmy w tartaku SMS, kotłowni, która z naszego punktu widzenia jest dla nas najważniejsza. Tak. Mamy tu właśnie tą 60, o której mówiliśmy, która zawsze musi być sparowana z buforem minimum 1500 litrów. Oczywiście większy bufor może być. I taki układ pozwala na zaopatrzenie w ciepło całego tego przedsiębiorstwa. Z tyłu zaś widzimy właśnie ten magazyn zrębki, który żeśmy oglądali z zewnątrz. Robert, co klient tej kotłowni musi wykonywać fizycznie? Po zamontowaniu wszystkich urządzeń, po uruchomieniu kotłowni przez serwis Winhagera, klient musi tak naprawdę wykonywać tylko i wyłącznie dwie czynności. Pierwsza to jest z tego pojemnika usunąć popiół i druga rzecz to oczywiście wsypać paliwo do magazynu. To jest jakby, tych dwóch rzeczy nie możemy ominąć. To jest cała praca, którą wykonuje użytkownik tego kotła. Mhm. Czy klient musi tutaj ustalać jakieś ilości podawanego paliwa, temperaturę zadaną kotła? Nic takiego nie wchodzi w rachubę. Jedyną rzeczą, którą klient ustawia, to tak jak włączy kocioł, on ma dalej pracować, na swoich algorytmach pracuje i tylko on wie, dlaczego akurat jest w takiej temperaturze. Więc tak naprawdę obsługa tylko się ogranicza do minimum, czyli do popiołu i do paliwa. A więc tak jak mówiliśmy na zewnątrz, klient zautomatyzował maksymalnie dostarczanie energii tutaj, w sensie takim, że wymieniając na nasz kocioł, tak naprawdę interesują go te rzeczy, o których tylko wspomniał, tak? Tak, z tego typu rozwiązaniem praca jest minimalna z tym urządzeniem. To jest obsługa raz w tygodniu, powiedzmy, tego urządzenia. To trwa 15-20 minut, cała praca, którą należy włożyć w obsługę tego kotła. Co zdecydowało, że klient zainwestował w nasz sprzęt? Oprócz oczywiście mojego uroku osobistego, klienta przekonało kilka rzeczy. Po pierwsze, jakość, którą reprezentuje Winhager, obsługa, o której przed chwilą już mówili, i dla niego najważniejsze było to emisyjność, ponieważ tartak obrósł wokół budynkami jednorodzinnymi, więc mogły być problemy z mieszkańcami. Dzięki temu, że mamy zero emisyjności, tak naprawdę nikt nie może mieć pretensji, że tartak pracuje, że się ogrzewa, bo tak naprawdę mieszkańcy nawet nie wiedzą, że to jest kotłownia. Chciałbym się podzielić z Wami niezwykłą historią, która sięga 2007 roku. W tamtych latach firma Winhager postawiła sobie ambitne cele, które wydawały się nierealne do osiągnięcia. Naszym głównym zadaniem było zejście z emisją pyłów poniżej 5 mg
na metr sześcienny. Wydawało się to prawie niemożliwe, ale my wierzyliśmy w to, że możemy stworzyć coś zupełnie nowego, co odmieni branżę. Aby to osiągnąć, zakupiliśmy wiele urządzeń z rynku austriackiego i niemieckiego. Te urządzenia znalazły się w naszym laboratorium, gdzie zaczęliśmy je analizować, testować i odkrywać, co je boli. Po kolejnych 8 latach produkcji, badań i intensywnych testów w 2015 roku w końcu udało nam się wprowadzić na rynek coś, co okazało się przełomem i to na wielu płaszczyznach. Kocioł Purowin to prawdziwy krok milowy w dziedzinie ogrzewania na biomasę. To pierwszy kocioł na świecie, który osiąga zeroemisyjność. Tak, dobrze słyszeliście. Zeroemisyjny kocioł na biomasę. Coś, co jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się całkowicie niemożliwe. Ale to nie wszystko. Nasz kocioł jest również niezwykle oszczędny w użyciu paliwa i energii elektrycznej. Firma, w której się znajdujemy, bardzo wysoko stawia sobie poprzeczkę, jeżeli chodzi o dbanie o środowisko. Zakup naszego kotła bardzo mocno to podkreśla. To jest kolejny dowód na to, że w naszej firmie zawsze stawiamy na innowacje. Przez ponad 100 lat działalności mieliśmy wiele okazji do udowodnienia, że jesteśmy liderami w branży. Historie z przeszłości są fascynujące i na pewno o nich jeszcze opowiem w kolejnych filmach. Mówiliśmy o zgazowaniu, o holzgazie, ale co to takiego? Holzgaz, czyli zgazowanie drewna, to proces, który polega na przekształceniu drewna lub innych materiałów organicznych w gaz, który można później wykorzystać jako źródło energii. Ta technologia była szczególnie popularna w latach 30. i 40. XX wieku, zwłaszcza w okresie wojny, kiedy to paliwo było trudno dostępne, a zgazowanie drewna było stosunkowo prostym i ekonomicznym rozwiązaniem. Zgazowanie drewna odbywa się poprzez ograniczone dostarczenie tlenu do materiału organicznego, co powoduje jego rozkład termiczny i chemiczny. W wyniku tego procesu powstaje tak zwany gaz syntezowy, który zawiera wodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla i inne składniki gazowe. Ten gaz może być używany do napędzania silników, wytwarzania ciepła lub jako źródło energii. Ciekawostką jest to, że podczas II wojny światowej wiele pojazdów, a nawet samolotów działało na gaz syntezowy w wyniku braku dostępnych tradycyjnych paliw. Była to forma adaptacji w czasach kryzysu. Teraz co jest najciekawsze w naszym kontekście, to to, że właśnie w naszym nowoczesnym kotle wykorzystujemy tą fascynującą technologię zgazowania. Dzięki temu możemy przekształcić drewno lub biomasę w gaz, który jest później używany do ogrzewania i produkcji energii w bardziej ekologiczny i efektywny sposób. Takie podejście pozwala nam korzystać z tradycyjnych źródeł energii w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, co jest ogromnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju. Pragnę poruszyć bardzo istotny aspekt naszego kotła Purowin, który sprawia, że jest on wyjątkowy i ekologiczny. Nasz kocioł jest całkowicie szczelnym urządzeniem, co oznacza, że żar pozostaje w palniku aż do 4 dni. Bez potrzeby dopływu powietrza i dodatkowego dostarczania paliwa. To właśnie ta cecha czyni nasz kocioł tak efektywnym i oszczędnym w użyciu energii. Dlaczego? Otóż dlatego, że kocioł Purowin nie musi przechodzić przez fazę rozpalania za każdym razem, kiedy zostaje uruchomiony. W przeciwieństwie do innych kotłów na zrębkę, które muszą spalać paliwo od nowa i zużywają przy tym znaczną ilość energii, jesteśmy bardziej oszczędni. W praktyce oznacza to, że Purowin używa do 90% mniej energii elektrycznej potrzebnej do ponownego rozpalenia urządzenia niż konkurencyjne kotły. To ogromna oszczędność energii elektrycznej, co z kolei przekłada się na mniejszy wpływ na środowisko i niższe rachunki za prąd dla naszych użytkowników. Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy w Tartaku. Ze mną jest współwłaściciel firmy pan Błażej. Dzień dobry, panie Błażeju. Panie Błażeju, państwo w tym roku zainwestowaliście w nowe ogrzewanie państwa firmy. Ale może zacznijmy od końca. Czym państwo ogrzewaliście do tej pory tą firmę? W firmie używaliśmy pieca na kopciucha tak zwanego, którym paliliśmy resztkami drewna z produkcji. W tym roku zdecydowaliśmy się na wyjazd ze względu na zmianę przepisów. Do końca roku w województwie wielkopolskim muszą wszystkie kopciuchy być zlikwidowane. Mhm. Panie Błażeju, czy na etapie poszukiwań urządzenia mieliście już określone paliwo, jakim chcecie palić i ogrzewać ten zakład? Tak, chcieliśmy
to paliwo, które do tego kopciucha żeśmy rzucali łopatą, zamienić na zrąbkę i szukaliśmy dogodnego do nas rozwiązania, czyli pieca na zrębkę, której wilgotność jest określona nawet do 35%. Dokładnie. Czy długo Państwo poszukiwaliście tego urządzenia, naszego urządzenia? No, trwało to może kilka miesięcy. Przed trafnym wyborem dokonaliśmy tego po pewnych oględzinach, firmach, pytaliśmy i dlatego żeśmy zdecydowali się na pański wyrób. Czy przemówiła do Pana nasza technologia zeroemisyjna, bo jesteśmy jedyną firmą na świecie, która w tym momencie jest w stanie zgazować zrębkę i pelet? Czy to jakby do Pana trafiło? Zdecydowałem się właśnie na piec Winhagera dlatego, że po przeczytaniu TIF-u, który mi przedstawiono, okazało się, że ten kocioł jest bezemisyjny i na długo wyprzedza nam ostosowane technologie w innych rozwiązaniach ciepłowniczych zrębkowych. Ma Pan rację, to jest takie duże bezpieczeństwo dla Pana, prawda? Bo wiemy, że normy dotyczące emisji pyłów no, będą się zwiększały, a ten kocioł tak naprawdę nie generuje. Oczywiście. Stoimy przed kotłem, który do tej pory zapewniał ciepło w Państwa zakładzie, tak? Mhm. Proszę mi powiedzieć, z którego roku jest to kocioł? Kocioł nie jest taki stary, z 2014, pewnie jeszcze by wytrzymał ładnych parę lat, no ale niestety ekologia nas zmusiła do tego, żeby wymienić ten piec. Mhm. Z ciekawości, to ten kocioł ma 95 kW, tak? Tak. Proszę mi powiedzieć zatem, jaki kocioł ma Pan zamontowany w tym momencie w kotłowni? W tej chwili mamy purowina 60 kW z buforem. Panie Boże, już czego Pan produkuje zrębkę u siebie na zakładzie, która ogrzewa Pana zakład? Zrębkę produkujemy z produktu ubocznego w postaci kapowania kawałków drewna z palet oraz z resztek potrakowych. To tak zwane jest bardzo kaloryczne drewno, tylko jest jeszcze zmieszane z trocinami. Cały proces technologiczny polega na tym, żeby to rozdrobnić i odseparować trocinę, żeby uzyskać pożądaną zrębkę, którą palimy. Ja pokażę widzom, ponieważ z bliższa będzie lepiej widać. Proszę zobaczyć, jaka jest piękna zrębka. Panie Bożeju, a więc mamy towar, który musimy następnie doprowadzić do stanu, gdzie nasz kocioł go spokojnie spali, czyli do frakcji, do zrębki. Ale jak ten proces wygląda u Państwa? Stworzyliśmy projekt połączony. Zakupiliśmy nową maszynę, to jest rębarka wałowa. Tu wrzucamy te wszystkie elementy, które pokazywaliśmy wcześniej. Zostają zmielone przez system przenośników podany do przesiewacza bębnowego z dziurkami, który powoduje, że tu się przesiewa i spada trocina do tej komory, a tu już pożądany towar, który będziemy spalać w naszym piecu. Czyli tutaj oddzielamy trocinę od zrębki, a tutaj tu zrębka. A tu w Big Bag z powrotem wpada już przemielony towar, który żeśmy pokazali wcześniej. Dzisiaj maszyna jest włączona, ponieważ nie ma takiej konieczności, żeby pracowała, ale Pan ma film, który pokazuje, jak ona pracuje. A więc zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Tartak SMS produkuje m.in. palety oraz inne wyroby drzewne. Ale pozostając w temacie, chciałbym opowiedzieć Wam o zrębce, którą można spalać w naszym kotle. Purowin jest przystosowany do spalania różnego rodzaju zrębki drzewnej zgodnie z normą ISO EN17225-4. Ta norma zastąpiła stare klasyfikacje i tutaj chciałbym podkreślić, że w naszym urządzeniu można spalać zrębki o różnych wielkościach, zawartości wody i jakości. Nasze urządzenie jest przystosowane do zrębki o klasie P16S, P31S, A1 i A2. Zgodnie z normą, którą wcześniej wspomniałem. Ważne jest, aby zawartość wody, wilgotność zrębki, którą spalamy w naszym urządzeniu, była do 35% wilgotności. Mam nadzieję, że ta informacja pomogła rozjaśnić sytuację. Nasz kocioł jest wszechstronny i przystosowany do różnego rodzaju zrębek drzewnych. Nie dajcie się zwieść dezinformacji. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu o wyjątkowym kotle Purowin. Film dotyczył kilku aspektów, ale ten kocioł jest tak niezwykły, że można o nim opowiadać godzinami. Purowin to nie tylko
kocioł, to nie tylko kocioł grzewczy, to również symbol innowacji i zrównoważonego podejścia do ogrzewania. Ta technologia może pracować też w Twojej firmie, czy w Twoim zakładzie pracy. To nie jest problem, że przyjedziemy, sprzedamy i zamontujemy. I będziesz równie zadowolony jak użytkownicy kotła w Tartak SMS w Buku niedaleko Poznania. Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za oglądanie filmu do samego końca. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych materiałach. Cześć.